Wieść o śmierci Marzeny Kipiel sztuki poruszyła serca setek tysięcy Polaków. Smutne wieści są szeroko komentowane przez osoby związane z show biznesem. Do tego grona dołączyła Edyta Nowak, znana z Królowych Życia. Marzena Kipiel sztuka zmarła w niedzielny poranek. O jej śmierci poinformowała koleżanka z planu serialu Świat według Kiepskich, Renata Pałys. To ona zajęła się pogrzebem, bo Halince nie pozostał z rodziny nikt, poza siostrą, z którą miała słaby kontakt. Obsada Kiepskich żegna zmarłą Marzenę Kipiel sztukę. Wiadomo, że Marzena Kipiel sztuka walczyła z przewlekłym schorzeniem. Ostatnie dni swojego życia spędziła w hospicjum. To wielka strata dla polskiej kinematografii. Poza Renatą Pałys, także inni członkowie obsady Kiepskich pożegnali zmarłą aktorkę. Dzisiaj rano po ciężkiej chorobie odeszła Marzena Kipiel sztuka, wspaniała aktorka, przyjaciółka i dobry człowiek. Ale żaden artysta nie odchodzi naprawdę, dopóki żyje jego sztuka i pamięć o nim. Będziemy tęsknić, napisano w niedzielę na oficjalnym profilu serialu. Edzia z Królowych Życia o śmierci Marzeny Kipiel sztuki, także Edyta Nowak, która zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie TTV Królowe Życia, napisała o śmierci serialowej Halinki. Sami wspaniali aktorzy odchodzą. Przykre to bardzo, wyznała Edyta. Przypomnijmy, że kilka dni temu odbył się pogrzeb innej legendy polskiego kina, Janusza Rewińskiego. Aktor zmarł w wieku 74 lat i został pochowany na jednym z warszawskich cmentarzy.